Tak, tam trenuje Martin Holm, chociaż on ostatnio trochę mało trenuje chyba. Gdzieś się wycofał, uciekł w cień. Ale to jest bardzo ciekawe, że w Szwecji, gdzie zabroniony jest boks zawodowy, Muay Thai kwitnie. Tak. I jak widzą Państwo, to jest też Sztokholm, a w zasadzie ci, którzy mieszkają w Solnej, to by się obrazili. To nie jest Sztokholm, to jest dzielnica, oddzielna gmina Solna, tam gdzie jest ten słynny stadion, na którym reprezentacja Polski raczej w tyłek dostawała zwykle od Szwedów, ale tam jest również hala taka na 5000 widzów. W tej hali Paweł Słowiński walczył właśnie z Jürgenem Krutem, kiedy przegrywał tytuł, a teraz będziemy mieli walkę o Mistrzostwo Świata w UMC 71 kg, najpopularniejsza kategoria na świecie. A ponieważ walka na zasadach boksu tajskiego, więc odzywa się również tajska muzyka. Czarne spodenki to Łaka. 23 lata, jego rywal zdecydowanie bardziej doświadczony. 35 lat, 280 walk ma na swoim koncie, 253 zwycięstwa, 24 porażki, 80 z tych zwycięstw zakończonych przed czasem. No jest zdecydowanie bardziej od Błakawa utytułowanym zawodnikiem, dlatego że on dawno, w 1989, ale był mistrzem stadionu Lumpini, czego Błakawowi nigdy nie udało się zrobić. On przegrał finałową walkę, jest wicemistrzem stadionu Lumpini, natomiast również Jan Fot jest dwukrotnym mistrzem innego stadionu, Raja Damner. Natomiast jeżeli chodzi o Błakawa, tam jest trzeci stadion w Bangkoku, może mniej znany. Omnoi Mariusz Cieśliński, który niedawno był w Bangkoku i zdobył tam medal Mistrzostw Świata, opowiadał mi, że był także na tamtym stadionie i Błakaw wygrał właśnie rywalizację w wadze do 69 kg tamtego stadionu. No i wygrał 2 lata temu rywalizację w formule K1 Max. U jednej z najbardziej zachwycających finałowych walk w historii nie tylko K1 Max, ale chyba całego K1. Tak, wspaniała walka finałowa z Masato, w której Błakaw dominował, absolutnie dominował przy każdej rundzie. Mimo to sędziowie pomagali nieco Masato. Była tam runda dodatkowa, w której Błakaw zgnębił Masato i zdobył tytuł. Daj, widzieli Państwo, to jest ta akcja, którą można zobaczyć tylko w wykonaniu zawodników z Tajlandii. To oczywiście jest WMC, czyli tu jest walka z łokciem, akcja łokciem z góry niedawno podczas turnieju S1, który transmitowaliśmy dla Państwa na antenie Eurosportu. Jeden także ze znakomitych tajskich zawodników, który wygrał ten turniej, Chawantana, zaprezentował nam efektowny knockout w taki właśnie sposób. Mieliśmy przed chwilą fajną, bardzo ładną akcję John Hoda, który zaatakował backfistem, ale w tempo został skontrowany bardzo mocno prawym prostym przez Błakawa. A to jest, proszę Państwa, ogólnie rzecz biorąc taka wycieczka europejska Błakawa, dlatego że on brał udział w tej właśnie walce, kiedy to zmierzył się o tytuł Mistrza Świata, obrońcą tytułu jest John Hod. Później był taki mecz między Holendrami a Tajami, który także pokazywaliśmy Państwu na antenie Eurosportu. Mecz wygrany przez Tajlandię 4-0 i tam również walczył Błakaw. No i przypomnijmy, że także na początku kwietnia była końcowa eliminacja K1 Max, w której również Taj walczył, a więc no, narzucił sobie ostre tempo. Druga runda przed nami. No, trzeba przyznać, że jeżeli walka toczy się według reguł Muay Thai, wygląda troszeczkę inaczej niż K1. Wygląda zupełnie inaczej. Inaczej też walczy Błakaw. To też tutaj widać. Jest, w K1 musi być znacznie bardziej dynamiczny. Tutaj jednak walka jest bardziej statyczna, z takimi zrywami charakterystycznymi dla boksu tajskiego. No bardzo często zawodnicy walczący według tych reguł stoją, zwłaszcza jeżeli obaj pochodzą z Tajlandii, stoją bardzo blisko siebie w takim kontakcie, aby każdy cios, każde kopnięcie dochodziło do rywala. Często mówi się o zawodnikach właśnie wywodzących się z Tajlandii, że to jest według tej zasady, że słabszy odpada. Tam to jest walka na przetrzymanie, na przełamanie rywala.
Widzę Państwo, tu nie ma żadnych ucieczek. To jest walka w jednej linii. To jest blokowanie, przyjmowanie, kopnięć. To są akcje łokciami, ale każdy dochodzi. Nie ma uników. Jest bardzo mało. Widzieliśmy przed chwilą, jak z takim stoickim spokojem Błakab zniósł ten potężny z zamachu zadany low kick w wykonaniu John Hoda. Obrońcą tytułu jest John Hod, ale Błakab ma ogromną chęć na ten tytuł. Trzeba przyznać, że został znakomicie wypromowany przez swojego menadżera. W tej chwili jest bez wątpienia najlepiej rozpoznawalnym zawodnikiem boksu tajskiego, choć śmiem twierdzić, że wcale nie najlepszym. Po prostu w Tajlandii tak zdecydowano, że należy pokazać właśnie je. Świetna próba akcji jumpowa, ale Błakab jest młodszy od swojego rywala, o te 12 lat refleks na pewno lepszy. Mało klinczu. Zaczyna zdobywać przewagę, ale łatwo mu na pewno nie będzie. Tego tytułu John Hod na pewno nie odda mu za darmo, ale widzą Państwo, fantastyczna kombinacja Błakaba, zakończona piekielnie mocnym low kickiem, ale nie wiem, czy nie decydował ten cios w korpus wcześniej. Chyba tak, bo John Hod trzyma się wyraźnie za brzuch. Myślę, że to miało duże znaczenie. Ach, i akcja kolanem w wykonaniu Błakaba i kolejny cios w korpus. Jest kolejne liczenie, ale nie wydaje mi się, ale aby Jump Hot przystąpił do następnej rundy i w ten sposób Błakab Purpura mógł do swojej kolekcji dorzuca następny tytuł, tym razem tytuł Mistrza Świata organizacji World Muay Thai Council w kategorii do 71 kg. O jakże efektownym zwycięstwie nad Jump Hotem Kiata Disakiem. Decydujący akt. Tam były hak wątrobę, a dopiero później nastąpił ten low kick. Dopiero poprawka low kickiem, a tutaj teraz już był cios akcja chyba kończąca. Splot słoneczny również, ale wydaje mi się, że po tym czasie wątroby, tak, nisko. Też zahaczył tam o wątrobę. Fantastyczna akcja Błakab Purpura Mukh zostaje mistrzem świata. Jest rzeczywiście kapitalnym zawodnikiem. Czekamy na końcową eliminację K1, a później na finałowy turniej. Może być ciekawie.